Siemaneczko, cześć, witam. Dzisiaj kolejny dzień zmagań z Audi. Kolejną pukankę dzisiaj robimy, drugą. Jeśli nie oglądaliście poprzedniego filmiku, to odsyłam. Robiłem tam pukaneczkę pierwszy raz, ja przynajmniej pierwszy raz. Dla przypomnienia, Audi A6 C5, 2000 rok, 370 tysięcy przebiegu, V8, 4,2 litra w gazie. Historia nieznana mi, co tu było wcześniej robione, co nie. Robię to produktami firmy TEK. Mam takie coś, także praktycznie dwa takie płyny wlewam na cały olej. Na tym świeżym oleju zrobiłem 200 km i znowu pójdzie pukaneczka. Jeśli nie widzieliście poprzedniego odcinka, to zrobiłem to w ten sposób, że na olej, który miał już 5000 km, wlałem prawie dwie takie pukanki, silnik sobie pochodził i zlałem ten stary olej, wlałem nowy. Przed zrobieniem pukanki sprawdziłem pomiar kompresji i po wlaniu pukanki również sprawdziłem pomiar kompresji, zanim jeszcze zmieniłem oleje. I to już fajnie pokazało, że wyrównały się te wszystkie wartości, także odsyłam bardzo serdecznie do obejrzenia poprzedniego filmiku. Dzisiaj, no tak jak mówię, druga pukanka, zlewam to. I nie tylko pukanka, bo chciałbym również zdjąć michę olejową, bo tam troszeczkę się poci i chcę zmienić uszczelkę, zobaczyć jak to będzie. Będzie również konkursik, także oglądajcie, będzie można wygrać pukaneczkę. Po pukance również do oleju wleję ten specyfik, czyli taki uszlachetniacz jakby do oleju. No i oczywiście również taki do czyszczenia układu wtryskowego. Specyfik również zastosuję to sobie, także żeby to wszystko mi ładnie śmigało. No słuchajcie, pierwsze wrażenia po tym, jak po pierwszej pukance, no to było słychać napinacz łańcucha przy każdym odpalaniu z rana, no to zniknęło, tak, to na pewno zniknęło, więc ja to odczułem, jeśli chodzi o mocowo i tak dalej. No to jest ciężko cokolwiek odczuć, no przy 300 koniach te 2, 3, 5, 10 koni w tą czy w tą stronę, no to się nie odczuwa. Ale myślę, że to wszystko było dobrze dla silnika, także cóż, no bierzemy się za robotę. Jeszcze porównam sobie te wszystkie trzy oleje, te, które miałem zlane, porównam z nowym, zobaczymy sobie, jak to wygląda, ile tutaj tego nagaru, syfu się nazbierało, wypukało, także zapraszam do oglądania. Oczywiście nie zapomniałem o konkursiku. Jeśli chcecie zgarnąć te oto tutaj produkty, to w komentarzu piszcie TEK 2000, a ja zrobię losowanie 2 tygodnie od opublikowania tego filmu i wtedy zrobimy losowanko i szczęśliwiec wygra sobie taki zestaw, żeby wypukać sobie silnik, dodać ten uszlachetniacz do oleju i ten specyfik do czyszczenia układu paliwowego. No dobra, wlewamy sobie tutaj nasze specyfiki. O, nówka sztuka, wlejemy jeden. Wlewamy jeden. Słuchajcie, po tej pukance, tak jak mówię, 200 km praktycznie zrobione. Nic nie cieknie, nic się nie stało, silnik działa, nie ma jakichś skutków niepożądanych, wręcz przeciwnie, to co, tak jak powiedziałem, się zadziało, no to bardzo fajnie, bo tam napinacz przestał mi hałasować, także wręcz jest dobrze. Dobra, tego pół, ponieważ ja mam tutaj wlane jakieś 7,5 litra oleju, a te produkty są na powiedzmy 5 litrów, więc no tak jak mówię, no wlałem półtorej i będzie git. Idę odpalić auto, ono 15 minut będzie sobie chodzić, 15-20 minut. Wtedy dam mu chwilę ostygnąć. Zlewam olej, porównamy sobie wszystkie oleje, które zlałem z olejem nowym. Tak jak mówię, ten ma 200 km, także zobaczymy go sobie, jak on będzie w porównaniu do totalnie nowego oleju. I no i co, no i zajrzyjmy do tej miski olejowej, jeśli to się oczywiście uda. Dobra, silnik odpalony, tak jak powiedziałem, damy mu 20 minut i wtedy gaszę go, czekamy aż odstygnie, zlewamy olej, patrzymy, będzie git. Od razu skorzystam, jak to
kto już się tam, że tak powiem, kto się tam płucze, to ja tutaj wleję nam to do, no ja, to zabezpieczenie też powoli sobie to spływa. Ogólnie to jest na cały bak paliwa. Ja mam połowę zatankowaną, więc wleję połowę tego, przy następnym tankowaniu drugą połowę i będzie ok. Elegancko. Niebieski kolorek, jakiś denaturacik. Dobra, mam połowę wlane. Włączę auto na benzynę, żeby na pewno nie chodziło tutaj na gazie teraz przy tej płukaneczce. I niech się dzieją cuda w takim razie. Silnik już gorący. 20 minut w sumie chodzi. Przez ten czas też mam go opuszczone na benzynie po wlaniu tego specyfiku do czyszczenia wtrysków układu całego paliwowego. Także teraz go zgaszę, postawię sobie najazdy, najadę na najazdy i zostawię go, żeby on sobie troszeczkę wystygł, bo no jest tutaj tego żelazka, które się nagrzewa i on długo będzie gorący. Puścimy olej, porównamy sobie wszystkie oleje, które puściłem. Micha w dół, jeśli tam będzie wszystko ok, i jedziemy dalej z tematem. Ok, furka stygnie. Ja wleję tutaj nowy olej. Widać. Tu w drugi wleję olej ten, który był zlany po pierwszej pukance, czyli ten, który ma 5000 km. Już go biorę i wlejemy. No dawaj. Ojej. Dobra, wystarczy, panie, wystarczy tego dobrego. No, myślę, że tu różnicę widać. Ok, jest jeden, drugi, a tutaj będzie ten olej, który teraz będę zlewał, czyli 200 km i pukanka. Dobra, czas się brać do roboty i zlewać ten olej. Ok, zlewamy olej. Jak widzicie, tam jest pojemniczek przygotowany, żeby złapać troszeczkę tego świeżego, żeby później nie było, że on tutaj, że tak powiem, wymieszał się z tym starym. Kurde, on jest trochę gorący. Wolałbym jeszcze go nie dotykać ręką. Jak zawsze wszystko spada. Pójdę sobie rękawicę i wolę to w rękawiczce jednak odkręcać. Ok, rękawiczkę mam, także możemy odkręcać. Pobieramy próby. O kurde. Ależ to różnica, powiem wam. Ja myślałem, że to będzie czysta ta oliwka. A tu czarno. No dobra, spuszczam. Spuszczamy to. No czarno po prostu. Słuchajcie. Czarno jak nie wiem. To ma 200 km i jest po pukance. Dobra, zaraz to sobie porównamy.
Muszę tą michę przestawić, żeby... Okej. Niech to leci. Wymiana tego filtra oleju jest troszkę przerąbana, bo on jest tam u góry. I teraz, jeśli kupicie ten filtr tak jak ja z końcówką na nasadkę, no to jesteście wygrani. Ale jeśli kupicie ją bez tej końcówki, no to ja wam współczuję, bo zaraz wam tu spróbuję pokazać, gdzie on tu jest. O, on jest tam, nie? I teraz, żeby do niego dojść, to najprościej od tamtej strony od wahacza włożyć klucz oczkowy i go po prostu odkręcić. Widzicie, na samej końcówce, tam jest 27 chyba, można sobie wsadzić. I wiem na przykład, że tak, że Filtron ma tą końcówkę na klucz oczkowy, ale Bosch już na przykład nie. No i tutaj, jeśli kupicie sobie taki, no to wkręcić go wkręcicie bez najmniejszego problemu, ale współczuję później, żeby go wyjmować. No i oczywiście tu się wszędzie poleje olej, bo teraz, żeby go wyjąć, to ja go muszę cofnąć w tamtą stronę i tym jakby gwintem w dół wyjąć. Więc wszystko, co praktycznie to, co jest w filtrze, to wyleci. Więc no, trochę taka robota brudna, że tak powiem, nie? No ale trzeba ją zrobić, wymieniamy, wkładamy świeżutki filterek, świeżutki olej i no i zobaczę, co z tą michą. Czy tutaj coś uda się z nią wykombinować. Strasznie mi się nie chce tego robić, ale chyba się tutaj gdzieś to poci, chyba, no właśnie, no bo on się tak pocił w tym jednym miejscu z tego uszczelniacza, z tego napinacza i mam nadzieję, że już się tam nie poci, no ale no zobaczymy, zmienię to i zobaczy się wtedy. Okidoki, stary filtr wyjęty, wkładamy nowy, jak widzicie, z tą końcówką Filtronic, takie oznaczenie ma, jakby ktoś pytał. Tu oczywiście uszczelka zwilżona olejem. No i ja jedyny sposób, jaki wyczaiłem, żeby go włożyć, to właśnie tak. Dlatego ze starego filtra się wszystko wylewa wam na ręce. O. I nie da się oczywiście tego nowego napełnić oliwą, nie? Tak, żeby on nie był pusty na starcie. No i teraz trzeba go tu sobie, o, załapać gwint i wkręcić. No i już, po sprawie. Że mówię, jak ktoś już to robił, to nie ma z tym problemu. Za chwilę go jeszcze dokręcę ręką i tylko ręką, nic tam więcej nie kombinujemy, nie? Okej, przyjrzę się tej misce teraz. Wszystko tylko tam gdzieś. Dobra, i zobaczymy sobie zaraz, co tam jest. No, o kurde. Jaka tu syfoza, patrzcie. Jaki tu jest nadar. Ja dziękuję. Myślę, że te czyste rzeczy to jest właśnie po płukance. Myślę, że to jest jej zasługa, ale zobaczcie, jak to tutaj wygląda. Masakra troszkę. Masakra. Dobra, zobaczmy, co tam w misce się dzieje. Sekundka. Okej, to jest miska. Coś, nie wiem, na ile będziecie tu widzieć, ale tu są jakieś takie drobinki metaliczne. Tu nie ma żadnego magnesu. Nic tu nie ma. Żadnego magnesu, nic.
tu jest czysto. Tutaj są jakieś takie... Tu jest taki szlamik i tu widać te... Tak, jakieś leciutkie drobinki. O, takich... No nie wiem, ciężko tu jak się słońce odbija. Zaraz wezmę to pod sztuczną lampę i zobaczymy wtedy. Mam nadzieję, że teraz coś będzie lepiej widać. Są tutaj drobinki, ale oprócz drobinek to tutaj wyciągnę takie jedno. Jest takie coś, takie jakby... Kurde, gdzie ta kamera? Takie jakby mikro mesh taki. Mikro siateczka. Nie wiem, od czego to może być. Jest jedno. Tutaj jest druga. No, ciekawe. Nie ma tu zbyt dużo tego... tych wiórków, ani nic takiego. Tak mi się wydaje, że nie jest to jakiejś dużej ilości. Tutaj większość z nich to tutaj siedzi. Widać na palcu, o, takie drobinki, ale ogólnie oprócz tego jest naprawdę spoko. Myślałem, że tutaj będzie szlam. Tutaj go nie ma, tam jest gorzej. Zaraz się też przyjrzymy od spodu, właśnie jak wygląda tam dół tego silnika, powiedzmy, o tak, dół silnika, góra miski. No i temu nagarowi, który tam jest i który poodpadał. No tak to, wygląda. Wydaje mi się, że to jest od nowości. No tutaj sądząc po tym znaczniku, no to jest 2001 rok, czyli rok produkcji auta. Tutaj też są takie, o, jak widzicie, przepalenie i tędy leciutko sączył się olej, a samo tutaj już też, ale te nagary, zobaczcie, one tak lekko schodzą, o, teraz. No wydaje mi się, że to jest zasługa Teka. Nie wiem, czy to zdzierać, czy nie. No chyba nie, no bo i tak tego wszystkiego się nie pozbędę i tak tego wszystkiego nie zrobię, ale myślę, że zrobię jeszcze jedną bukankę za jakiś czas, raczej szybciej niż później. Teraz to wszystko złożę sobie, pojeżdżę chwilę, no i przynajmniej będzie punkt odniesienia. No ale tu wydaje mi się, że to, że tutaj był syf po prostu, że to, zobaczcie, że to był syf i to po prostu zostało zmyte, te nagary właśnie rozpuszczone przez tego Teka, no bo jak widzieliście, bardzo, bardzo dużo on, bardzo ten olej jakby czarny się zrobił. Być może go dopiero ruszyło w tym momencie i powinien zrobić jeszcze jedną pukankę. Kurde, no teraz będę miał zagwozdkę. No okej, okay, najpierw priorytet to tą michę teraz zrobić, uszczelnić. Idę wam pokazać jeszcze olej, jak wyglądają te trzy oleje. Olejki wyglądają tak. I teraz kto zgadnie, który jest który? No oczywiście ten jest nowy. Ten jest po pierwszym pukaniu, ten jest po drugim pukaniu. Największą różnicę, o, zobaczcie, jaki ten zostawia czysty ślad, a jaki ten brudny na ściankach. No ten nowy, no to oczywiście nowy, ale te, no niesamowita różnica. Ja nie myślałem, powiem wam szczerze, że po drugiej pukance to będzie tak wyglądało. Myślałem, że on będzie ciutkę ciemniejszy niż to, ale to jest, no po prostu czarne jest. No czarne i tyle, także no mega, mega te pukanki działają, no dobrze. Dobrze to działa, także jak najbardziej z czystym sumieniem mogę polecić, zwłaszcza, że już po pierwszej pukance przed zmianą oleju już była wyczuwalna poprawa tego stopnia sprężania, no także, no widać to wszystko czarno na białym, że to działa. Idę skrobać, czyścić tą michę, uszczelka, wklejamy, zalewamy oliwką i jedziemy dalej. Oczywiście nie zapomniałem o konkursiku. Jeśli chcecie zgarnąć te oto tutaj produkty, to w komentarzu piszcie TEK 2000, a ja zrobię losowanie 2 tygodnie od opublikowania tego filmu i wtedy zrobimy losowanko i szczęśliwie wygra sobie taki zestaw, żeby wypukać sobie silnik, dodać ten uszlachetniacz do oleju i ten specyfik do czyszczenia układu paliwowego. Dobra, micha jest wyczyszczona, otłuszczona. Ja mam coś takiego, taki silikon, no niby to jest ta właśnie uszczelka w płynie. Nigdy takiego czegoś nie dawałem, zawsze normalnym silikonem, ale zobaczymy, co to
jak to tu się nakłada. Jest tu taki kluczyk specjalny, chyba żeby to równomiernie rozkładał się ten materiał. O, dobra. No dobra, próbujemy, nie wiem jak to, nie wiem jak dużo tego dawać, dużo czy mało, czy naokoło tych śrubek, czy nie. Nie ma nic napisane na instrukcji, więc dam go na środek i myślę, że on się rozłoży wtedy. Nawet nie wiem, ile czasu to schnie, szczerze mówiąc. Dobra, ja go tutaj rozłożę i wtedy nagrywam dalej. Tak to wygląda po obsmarowaniu. Tak jak mówię, nie wiem, czy to jest dobrze, czy to nie jest dobrze, czy to starczy, czy za dużo, czy co. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Jak coś, to będę to znowu zrywał. Zaraz wam pokażę, jak wygląda druga część, ta spód silnika po czyszczeniu. O, tak wygląda tu przygotowana powierzchnia. Gorsze jest to, że tutaj cały czas mi leci olej i się boję, że jak tam, kurde, weźmie mi... O, dlatego zrobimy tak, żeby to odtłuścić, żeby ściekło, i zaraz przykładamy tutaj. Kurde, nie nagrało się, jak przykładam tą michę, ale już mam ją przyłożoną tutaj na dwie śrubki. Mam ją chwycone, wkręcam wszystkie śruby dookoła i dopiero wtedy będę dokręcał, i to naprawdę tak, myślę, że z 8 Nm to jest maks, jak tutaj dam. Oczywiście zaczynając od środka na ukos, żeby to wszystko się ułożyło. Dobra, kręcę. Skręcone wszyściutko na 5 niuta. Tu ładnie się powyciskało. Najgorzej, że tutaj, tak jak widać, i tak ściekało, i tak, także jestem ciekaw, co to będzie. Ale skręcone na 5 niuta. Teraz dam temu z 5-10 minut i dokręcę to na jakieś 7 niuta jeszcze raz wtedy. No i co? No i będę czekał do rana, aż to wyschnie. Więc robota wykonana. Jak najbardziej polecam. Bardzo, bardzo fajnie ten produkt się spisał. Bardzo fajnie to wszystko zadziałało tutaj w moim przypadku. Zresztą widać wszystko na filmiku. Także cóż, będę chyba pukał przy każdej wymianie oleju. Teraz będę robił tutaj pukankę silnika i ciekaw jestem, jak to będzie wyglądać, załóżmy, za rok, ta micha olejowa. Także dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć.